Suwalska policja od 3 tygodni poszukuje 19-letniego Adama Cieraszko. Do akcji włączyły się już niemal wszystkie służby mundurowe. Zrozpaczona rodzina poprosiła nawet o pomoc we wskazaniu miejsca jego pobytu, znanego polskiego jasnowidza z Człuchowa. W piątek 20 października Adam Cieraszko udał się wraz z kilkunastoma kolegami na imprezę urodzinową do jednego z domków letniskowych we wsi Stara Turówka. Po kilku godzinach wspólnej zabawy Adam Cieraszko nagle wyszedł. Jego zniknięcie nie wzbudziło czujności kolegów, ponieważ wychodząc pozostawił wiszącą na krześle kurtkę. Podczas tej imprezy w godzinach wieczornych rozpytywane osoby dokładnie tak naprawdę nie potrafią powiedzieć, o której to było godzinie, ale około godziny 20-21, tak wynika z ich relacji, zauważyli, że jednego z kolegów nie ma. Próbowali się z nim skontaktować telefonicznie, niestety telefon miał wyłączony. Mimo późnej pory, deszczu, zimna, zaczęli go szukać na własną rękę w okolicy domku, w którym przebywali. Niestety też bez efektów. Suwalska policja o zaginięciu Adama powiadomiona została 22 października około godziny 22. Policjanci od razu rozpoczęli akcję poszukiwawczą, która wciąż trwa. W poszukiwaniach pomagają strażacy, wojsko ratowników. Używaliśmy w tych poszukiwaniach psa tropiącego. Pomagały nam różne służby brały w tych poszukiwaniach udział ponad 60 osób. Pomagali nam i żołnierze, i strażacy, i ratownicy ze Stowarzyszenia Nadzieja z Łomży. Szereg osób. Użyty też był pies na zwłoki, użyty był dron. Niestety nadal pomimo tak wielu sił i środków nie wiadomo, co tak naprawdę się stało. 19-latek do tej pory nie dał żadnego znaku życia. Do poszukiwań na prośbę rodziny włączył się też jasnowidz z Człuchowa, który jako miejsce pobytu wskazał miejsce już przeszukiwane. To teren, na którym znajdują się zbiorniki wodne i bagna. Przeczesywaliśmy i las, i te zbiorniki wokół, ten teren wokół zbiorników wodnych, natomiast o sprawdzenie akwenów wodnych rzeczywiście wnioskowaliśmy do Państwowej Straży Pożarnej i akweny te były sprawdzane za pomocą sonaru. To było robione już w pierwszych dniach. W tym tygodniu z kolei rzeczywiście otrzymaliśmy informację, że rodzina nawiązała kontakt z jednym z jasnowidzów. Jasnowidz wskazał miejsce, gdzie jego zdaniem może przebywać zaginiony. I mimo, że ten teren był już sprawdzany kilkakrotnie, bo to są okolice jeziora Orzewo i Okmin, sprawdzaliśmy go już kolejny raz. Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które mogłyby pomóc w poszukiwaniach. Adam Cieraszko ma szczupłą budowę ciała, około 1,80 m wzrostu, krótkie ciemnobrązowe włosy, twarz pociągłą, niebieskie oczy. W dniu swojego zaginięcia ubrany był w szare dżinsy i niebieskie sportowe buty z białymi pasami po bokach.